Elenga. Sasha Kajos biega na skrzydło. Już jest Artemis Panu, z Panu do końca sama i celnie. Ma do końca, nie trafia i zbiera piłkę Weronika Telenga. Szybkie przetransportowanie piłki do Artemis Panu, z Panu. Piękna akcja indywidualna. Artemis Panu na horyzoncie. Kadzio oddaje piłkę do Wheeler. Jest zasłona od Spanu. Odegranie Wheeler do Spanu. Bardzo nietypowy rzut. Gdzieś z biodra rywalki praktycznie. Do kosza zbiera Stefani Mavunga. Napędza już kontratak polkowicianek Erika Wheeler. Wheeler na obwód. Artemis Panu za trzy punkty. Trafia Greczynka. Ależ otwarcie drużyny. A mamy przecież początek drugiej kwarty tego spotkania. Pięć z nich trafiło do kosza, więc oczywiście też jest skuteczność niezła, ale troszkę by mogła, może lepiej nie tutaj oczywiście intensywnym swoje rywalki. Oczywiście pokolice brają bardzo dobrze, ale mają Gorzowianki także pozycję do rzutów. Artemis Panu za trzy punkty. Faulowana i trafia Greczynka, ależ Artemis Panu jest, żeby jeszcze żadnych punktów. Weronika Gajd, dalsza akcja. Rol z Artemis Panu, popie na grant przez piek. Grabska w szybkim ataku, ale jeszcze odrzucenie piłki na zewnątrz. Jest Wheeler. Piłka do Spanu. Artemis Spanu za trzy punkty. Sam pierwszy punkt w dzisiejszym spotkaniu. Piła prawie w powietrzu i dwa punkty dla Lublinian. Tymczasem Artemis Spanu za trzy. Tak jest. Trzy punkty. Spanu pozywie naprzeciwko niej Kamija Smalls. To jedynek dwóch niezwykle utalentowanych koszykarek ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Greczynka Artemis Spanu da 10,8 zbiórki. Bardzo silna zawodniczka. Tymczasem Spanu nic sobie nie robi z asysty Jakubcowej. Artemis Spanou.
game. Spanu goes to work off the window for two. She's taken advantage of looking for Sula inside. Up for 2 points, no problemo. Gorgeous play, Artemis. Going to work up off the window. Extends to put it into the bucket. Gorgeous play by Spanu. On the ball, Greece, Angeliki. Spanu, 4-3. Ah! Who else? Son de las pocas, ¿no? que siguen del año pasado en este Polkovice, que ha renovado mucho su roster. Bueno, vaya canastón ahora de entre las dos internacionales de Valencia Basket, que se está marcando un parcial de escándalo. Viene ahora cortado por Spanu, ya saben. Está faltando a la pívot gallega. Que la temporada pasada hizo un temporadón, ahora nota. Spanu. Desde, con buena mano, aunque... Sí. Desde aquí, Spanu, defendida por Raquel Carrera. Spanu, que sigue intentando desembarazarse de Raquel Carrera, y esta vez sí, Raquel dice, madre mía, con la mirada. Grandes movimientos.